Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy. W ostatnim czasie było bardzo dużo zapytań na temat run. Kiedy sam pytałem, o czym chcielibyście posłuchać na kanale YouTube Iner Saga, to zgłaszaliście jako jedno z najczęściej pojawiających się próśb było to, żeby pogadać sobie o runach, więc postanowiłem, że warto byłoby stworzyć taki odcinek, a właściwie cztery odcinki bo w tej części porozmawiamy sobie ogólnie o tym, czym są runy, w jaki sposób z nich korzystać, w jaki sposób to działa, czym to w ogóle jest, a czym to nie jest, a w następnej, drugiej, trzeciej, czwartej części porozmawiamy kolejno o pierwszej, drugiej i trzeciej ósemce run. I teraz, słuchajcie, zacznijmy sobie od tego, czym te w ogóle runy są, bo tak naprawdę jest to po prostu pewnego rodzaju alfabet. Alfabet runiczny i alfabetów runicznych było Całkiem sporo w Europie i ten akurat, na który patrzycie, o którym się najczęściej myśli, kiedy rozmawiamy o runach, kiedy mówimy runy, to mamy najczęściej właśnie na myśli ten zestaw i to się nazywa starszy futark. I teraz ten starszy futark był wykorzystywany pomiędzy II a mniej więcej VIII wiekiem naszej ery i zapisywano w nim inskrypcje w języku pragermańskim. I teraz. Tak naprawdę ten futark nie ma za wiele wspólnego z tak zwaną epoką wikingów, bo w epoce wikingów runy zostały zredukowane do 16 znaków i ten konkretny alfabet nazywamy młodszym futarkiem. W niego korzystano do zapisywania inskrypcji w języku staronordyjskim, który to był językiem, którego te ludy północy w tamtej epoce, w tamtym okresie historycznym używały. Przypuszcza się też, że starszego futarku używano bardziej do celów rytualnych czy do celów ceremonialnych. Także nie jest to tak, że nie ma to w ogóle połączenia. Ale warto pamiętać, że ten system powstał przed tak zwaną epoką wikingów i używały go po prostu. Plemiona germańskie. Można więc patrzeć na futark jako po prostu na pewnego rodzaju alfabet. Sama nazwa futark bierze się z, podobnie jak nazwa klawiatury kwerty od pierwszych run w ciągu. Czyli Fechu, Urów, Turisas, ansus, Rajdo, Kenas, futark. Stąd jest właśnie ta nazwa. I teraz Generalnie stworzenie takiego wideo, w którym byśmy sobie wzięli po kolei taką runę i opisali sobie, co ona symbolicznie znaczy, nie uważam, żeby miało za dużo sensu, bo słuchajcie, takich materiałów jest naprawdę mnóstwo. Poza tym, jeżeli wpiszesz w Google hasło, nazwę konkretnej runy, znaczenie, no to znajdziesz przynajmniej 10 tysięcy stron, gdzie masz właśnie taki katalog. To samo dotyczy książek i tak dalej. Natomiast ja uważam, że to narzędzie jest dużo głębsze niż po prostu zestaw symboli i ja osobiście traktuję futark jako jednego z moich nauczycieli i tutaj absolutnie nie przesadzam. I w tej właśnie pierwszej części chciałbym ci pokazać w jaki sposób samodzielnie można z futarkiem pracować, co wyrobić, żeby się tego wszystkiego nauczyć i wykorzystywać to w praktyce. Taką główną kalamrą kompozycyjną, która dla mnie spina cały temat run, jest to, co tak naprawdę manifestuje się w całym naszym projekcie, zwanym Inner Warsaga, Saga, czyli saga wewnętrznej wojny. Ten projekt polega na tym, że za pomocą pracy ze swoim umysłem podświadomym za pomocą rozpoznawania, głębokiego rozpoznawania siebie, chcemy zakończyć konflikt wewnętrzny i uczynić ze swojego życia sagę pełną chwały. Czyli przestać walczyć ze sobą, a przenieść całą tą agresję, ale też potrzebę, e, potrzebę kreacji, potrzebę tworzenia na zewnątrz i zacząć wykorzystywać swój potencjał, zamiast ciągle walczyć z wewnętrznym oporem. I teraz, właśnie literami do tej naszej własnej sagi są dla nas runy. Jeżeli poznamy poszczególne litery i nauczymy się je łączyć w słowa i zdania, czyli nauczymy się używać w praktyce i łączyć te koncepcje, no to mamy niesamowite narzędzie do tego, aby zmieniać siebie i zmieniać swoje życie. I dokładnie w taki sposób ja do run podchodzę. Można też powiedzieć, że runy są czymś na wzór takiego układu okresowego różnego rodzaju koncepcji, które dotyczą człowieka i wszechświata, w którym ten człowiek się znajduje. I jeżeli nauczymy się te runy studiować, to uzyskamy doskonały drogowskaz, w jaki sposób podróżować poprzez to nasze życie. I tak naprawdę jest tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym Ci opowiedzieć, zanim w ogóle zanurkujemy w to głębiej. Ja na co dzień pracuję... Z ludźmi osobiście za pomocą hipnozy, za pomocą pracy w transie pomagam im usunąć różnego rodzaju lęki, wątpliwości, schematy, nałogi, nawyki, zmienić przekonania itd. O tym już bardzo wiele filmów powstało. Prowadzę też ogromny kurs z programowania podświadomości, gdzie uczę ludzi, w jaki sposób samodzielnie pracować ze swoim umysłem. I po drodze zauważyłem, że jest jeszcze jeden właśnie brakujący element w tym wszystkim, czyli drogowskaz. Bo możesz mieć świadomość, co trzeba zrobić, możesz mieć umiejętności czy narzędzia, w jaki sposób to zrobić, ale potrzebujesz jeszcze pewnego kierunkowskazu, pewnego drogowskazu, który pokaże Ci, w którą stronę się udać. I na którym w etapie rozwoju tego projektu zauważyłem, że właśnie takim drogowskazem dla mnie przez cały czas były runy i warto byłoby to też poruszyć. I w tej serii filmów porozmawiamy sobie o takich totalnych podstawach, bo o każdej runie mógłbym stworzyć materiał, który będzie miał ze dwie godziny albo będzie osobnym mini kursem i jestem teraz w trakcie pisania pisania książki na temat run, która będzie ogromnym rozwinięciem tego, o czym sobie tutaj porozmawiamy. Także Zależnie od tego, kiedy oglądasz ten materiał, być może w opisie tego filmu jest już link do książki, a na pewno jest link do listy oczekujących. Także jeżeli interesuje Cię ten temat, warto zostawić na maila: będziemy Cię informować o tym, co dalej. I teraz możesz pomyśleć o tym, że. Runy reprezentują kolejne warstwy umysłu, albo nawet jeszcze w inny sposób o tym porozmawiamy. Zobacz, że nasze 24 run są podzielone na trzy grupy. Każda z tych grup nazywa się, nazwa dla, dla takiej grupy run to jest Aet. Pierwsza ósemka to jest Aet Frey. Czyli bogini płodności. Drugi, druga grupa to jest Aet Heimdala. Heimdal jest posłańcem bogów i tym Bogiem, który przekazał ludziom naukę o runach. I trzeci Aet to jest Aet Tyra, czyli Boga Wojny, ale także i Sprawiedliwości. I tak jak ja rozumiem ten układ, to działa w ten sposób, że pierwsza ósemka Aet Frey to są cechy, które nasz bohater Sagi. Powinien opanować, zanim wyruszy w podróż, zanim zacznie tworzyć swoją sagę, lub na początku tworzenia swojej sagi. To jest podstawa, którą powinien mieć opanowaną. Druga ósemka, czyli Aet Heimdala, opowiada nam co nieco na temat świata, w którym ta saga się odbywa. A trzecia ósemka, Aet Tyra, opowiada nam głównie o tym, w jaki sposób te koncepcje z pierwszej ósemki w praktyce. Zastosować do świata opisanego w drugiej ósemce, i w takiej kolejności sobie to właśnie omówimy. Jeżeli sobie do tego wszystkiego podejdziemy w ten sposób, to widzimy, że mamy pewną jasną strukturę, która może nas pokierować, czy może nam pomóc odkryć pewne warstwy siebie, rozpoznać pewne rzeczy w sobie. I teraz jak to w ogóle robimy? Bo jedna z takich najważniejszych lekcji, którą ja odebrałem od run, jest taka, że run nie należy studiować na zasadzie takiej, że bierzemy jedną runę i po prostu czytamy, czym ona jest, i fajnie wiemy, i ewentualnie sobie nie wiem, robimy w niej tatuaż czy talizman, żeby o tym pamiętać. Tylko takie prawdziwe rozpoznanie run polega na tym, aby stać się tym, co dana runa, czy dane runy reprezentują i zacząć rozpoznawać siebie. Czyli przykładowo, jeżeli chcesz zrozumieć, czym naprawdę jest runa URUS, to, która reprezentuje opór, będziemy sobie to za chwilę, nie opór, tylko upór, którym będziemy sobie to zaraz rozwijać, to musisz sam stać się tym uporem i zacząć rozpoznawać, wchodzić w coraz głębsze struktury samego siebie, żeby nauczyć się, czym tak naprawdę ten upór jest. I ja dokładnie w ten sposób runy studiowałem. To jest jedno z narzędzi, i bardzo pomocne do tego wszystkiego jest również medytowanie z runami. O medytacji jest bodaj dwa filmy, już na ten moment na naszym kanale, do których cię odsyłam, żebyśmy tutaj nie musieli tego tematu rozbudowywać i tracić na to czasu. Natomiast na czym polega medytacja z runami? Zobacz, że jeżeli chodzi o runę, ona się składa. Z kilku tak naprawdę elementów. Po pierwsze, mamy ten układ graficzny runy. Po drugie, mamy nazwę samej runy. Przykładowo tutaj masz runę fechu. Ta nazwa coś znaczy w różnych językach. Do tego masz połączenie z żywiołami każdej runy, masz jakiegoś rodzaju znaczenie ezoteryczne, filozoficzne, praktyczne i masz pewnego rodzaju kontekst historyczny. I masz też do tego dźwięk, który jest połączony z tą runą, który technicznie, fachowo nazywa się galdr. Czyli to jest coś w stylu a tych dźwięków tak masz na przykład w hinduizmie typu na przykład om, nie? To, to jest coś w tym stylu. Większość tych tematów wybiega poza materiał, którym chciałbym się zająć w tym filmie, natomiast masz kilka różnych czynników, które się składają na runę i każdy z tych czynników możesz osobno sobie medytować czy... Kontemplować. Warto też pamiętać o tym, że to, co widzimy w danej runie, to jest tylko układ 2D, a nikt nie powiedział, że ta runa nie może funkcjonować nam w 3D, czy że coś może być ukryte pod spodem, czego normalnie nie widzimy. I teraz, jak ja to tłumaczę ludziom, to mówię w ten sposób: słuchajcie, runy mówią do tych ludzi, którzy słuchają. I jeżeli dasz szansę. Op opowiedzieć o sobie runie, to możesz być bardzo zaskoczony lub zaskoczona, jak wiele informacji możesz uzyskać z samego takiego kontemplowania runy w ciszy i zadając jej bezpośrednio pytanie. Możesz sobie wziąć temat na przykład pracy w runą Naudis, możesz zacząć medytować, kontemplować sam układ graficzny tej runy, Samą wibrację jej imienia, jej nazwy, i po prostu zadawać jej pytania. Co reprezentujesz? Czym jesteś? W jaki sposób to się łączy ze mną? W jaki sposób mogę użyć tej wiedzy? Jaka jest kolejna warstwa wiedzy, którą reprezentujesz, i tak dalej? Jeżeli dasz sobie na to parę minut, dasz sobie na to odpowiednio dużo otwartości, to może się zaskoczyć, jak wiele po prostu świadomości na temat tej runy spłynie do ciebie. Bardzo wielu osobom, którym poleciłem, aby zrobiły dokładnie tą procedurę e, i potem dopiero sprawdziły znaczenie run, mówiły, że były zaskoczone, że właśnie na przykład biorą sobie jedną runę na kontemplację, po czym po paru dniach kontemplowania tej runy otwierają sobie jakąś książkę czy, czy źródło w internecie i okazuje się, że dokładnie w ten sam sposób czuli ten symbol, a nawet zeszli jeszcze dużo głębiej. Więc słuchajcie, runy mówią do tych, którzy słuchają. I to jest moim zdaniem najlepsza forma poznawania run. I te filmy, które teraz umieszczam na swoim kanale, które oglądasz, chciałbym, aby były takim wprowadzeniem, punktem odniesienia, inspiracją dla ciebie, żeby podjąć w ogóle to działanie. Natomiast ty najwięcej dowiesz się po prostu studiując runy za pomocą stawania się tym, co one reprezentują, i rozpoznawania siebie po poznawania, poznawania swojej głębi, odkrywania coraz to głębszych warstw swojego własnego umysłu. I przede wszystkim dla mnie runy są takim narzędziem, bo oczywiście możesz wykorzystywać runy podobnie jak się wykorzystuje karty Tarota, można z tego wróżyć, tak? można robić z tego e, różnego rodzaju a jak się mówi talizmany ochronne na szczęście i tak dalej ale moim zdaniem jest to dużo mniej użyteczne niż wykorzystanie właśnie tego jako pewnego rodzaju struktury pradawnej wiedzy która nadal jest aktualna więc nie musimy tutaj wcale frunąć w jakąś odjechaną ezoterykę tylko możemy z tego skorzystać w sposób bardzo pragmatyczny i w sposób bardzo aktualny dzisiaj i Moim zdaniem też, żeby robić wszystkie inne czynności związane z runami, warto jest je dobrze poznać właśnie w taki sposób. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym Ci powiedzieć na temat run, jest to, że tak moim zdaniem podstawowym błędem, jaki można popełnić przy zabawie z tym potężnym narzędziem, to jest traktowanie każdej runy jako w ogóle osobnego bytu. Moim zdaniem całość, cały futark to jest jeden wielki Symbol i działa to w sposób nierozerwalny ze sobą, i tak naprawdę żadna z tych run nie ma większego sensu bez pozostałych run, a ilość połączeń pomiędzy tym wszystkim ilości różnych dziwnych zbiegów okoliczności, jeżeli chodzi o połączenia wartości liczbowych, znaczeń, układu graficznego jest po prostu porażająca. Więc nie traktuj tego jako po prostu jakichś tam symbolików, tylko potraktuj to jako całościową machinę, która potrafi przeprowadzić człowieka przez proces rozwoju siebie, poznawania siebie. Możesz pomyśleć o tym, że jest to w runach jest zakodowany cały rozwój osobisty czy duchowy, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować, jeżeli pozwolisz sobie kopać odpowiednio głęboko. Pamiętaj, że to jest jedno narzędzie, które możemy rozłożyć na mniejsze części, ale to nie jest wbiór pojedynczych symboli, to jest całość. I myślę, że to jest wszystko, co chciałbym opowiedzieć Tobie na temat run na sam początek tej naszej przygody, więc jeżeli podobał ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw suba, żeby otrzymać powiadomienie o kolejnych częściach, a jeżeli one już są na naszym kanale, oglądasz to trochę później, to zapraszam cię do przejścia do części drugiej, gdzie porozmawiamy sobie o Ecie Frey.